Kolejny dzień, czas zacząć. Z rana mam zawsze taki dziwny głos. Z rana, bo mamy, nie wiem, 6 z minutami. Ja się muszę pomału zbierać do pracy. Wczoraj byłam w Ikei kupić trochę mebli na nowe mieszkanie. Dzisiaj mój mąż ma pojechać zawieźć te meble i jutro zacząć składać, żebym właśnie w weekend mogła powoli już wszystko układać, wszystko przenosić i tak dalej. Część rzeczy przeniosłam, a dzisiaj po pracy pojadę tam i będę chciała też zawieźć kilka rzeczy. Boże, włosy mi latają, znowu użyłam tego suchego szamponu, bo włosy wczoraj myłam, więc dzisiaj na suchym szamponie z Colab. Jeszcze go trochę zostało, ale mam nadzieję, że niebawem go zużyję, pozbędę się raz na zawsze i nigdy więcej nie wrócę. Zresztą możliwości nie mam, bo w Niemczech tych szamponów nie ma, na całe szczęście. No, o Jezus Maria. Bolą mnie plecy, plecy mnie bolą. Nie mam siły, nie mam ochoty iść do pracy. Zawsze z rana jest tragicznie. Tym bardziej, że dzisiaj jest, co jest dzisiaj? Dzisiaj jest piątek. Więc, no wy oczywiście z opóźnieniem widzicie tego vloga, więc dzisiaj będzie dzisiaj i jutro będzie dużo pracy. Tym bardziej, że zaczął się karnawał. Mam nadzieję, że moje przedpołudnie minie dzisiaj szybko. No, to by było tyle słowem wstępu. Idę teraz się ubierać, bo jak widzicie, jestem jeszcze w szlafroku. Ogarniać włosy i trzeba będzie jechać. Odezwę się do was, jak wyjdę z pracy. Z tyrana jak pięty araba i będę wyglądać, jakby mnie, nie wiem, po mnie czołg przejechał, ale to nic. Dobra. Jak mówię, to by było tyle. Do zobaczenia za kilka godzin. Słuchajcie, już po pracy i wszystko szybko w biegu. Właśnie widzicie, z tyłu stoi auto, wypakowujemy meble. Zaraz przyjedzie Maja, będziemy potem meble składać. Odezwę się, jak dojdę na chwilę do spokoju, bo jak widzicie, jestem normalnie, aż nie brakuje mi powietrza, nie mam jak się odezwać. Także to zaraz. Jak widzicie, wpadłam na chwilę tutaj do domu. Usiadłam dosłownie na 2 minuty i piję właśnie mój napój bogów. Słuchajcie, Maja zaraz już będzie u mnie, więc z powrotem będę, tylko się przebiorę z roboczych ciuchów, bo mamy godzinę, nie wiem którą. No, coś koło 1:30, a ja w dalszym ciągu jeszcze latam w roboczych ubraniach. Mówię wam, ten vlog dzisiejszy będzie pewnie chaotyczny i będzie taki bardzo, bardzo stresujący. Och. Lubię, jak coś się dzieje w moim życiu, ale nie aż w takim tempie, mówię wam. Boże, włosy, całe spocona jestem, jak nie wiem. Masakra. Tak przy okazji będę mogła wam już mały wgląd do mojego malusieńkiego mieszkanka pokazać. Cieszę się, że Maja przyjedzie i mi pomoże ze składaniem mebli, bo oczywiście mój mąż to na nic nie ma czasu i wtedy, kiedy jest potrzebny, to go nie ma. Jak nie potrzeba, to się zawsze gdzieś tu pałęta. Także co? Ja teraz lecę się przebierać. Jadę kupić coś do picia, żebyśmy z Mają tam nie uschły. I najpierw chyba będziemy składać kanapę, bo na czymś trzeba usiąść. Masakra dosłownie. Aha, słuchajcie. Pytaliście mnie pod jednym z ostatnich filmików, któraś z was mi napisała, że chyba dużo, dużo schudłam poprzez całą tą sytuację, poprzez to wszystko, co się dzieje. No, owszem, schudłam 13 kg. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony dalej ważę za dużo, ale powiem wam, że wolę chudnąć z głową, a to było, wiecie, chudnięcie, bo po prostu przestałam jeść. I może nie poleciały mi kilogramy same w sobie, jako tłuszcz z ciała czy coś takiego, tylko to była woda. Tyle ze mnie poleciało. No ja teraz, wiecie, pracuję, więc ja cały czas przez te godziny, które jestem w pracy, non stop chodzę. Nie mam minuty dosłownie na to, żeby gdzieś stać i przysłowiowo podrapać się po tyłku. Na to niestety nie ma czasu, dlatego no jest jak jest, jem mało, czasami w ogóle, dlatego też po prostu chudnę. A to, że mam podbródek w dalszym ciągu, no to wiecie, taka moja uroda, podbródek zawsze miałam i zawsze go będę mieć. Znaczy drugi podbródek, o tak.
Dobra, gadam bez sensu, idę się przebierać. Jedziemy po coś do picia i jedziemy, żeby Maja nie czekała. Więc co? Zobaczymy się za chwilę znowu. Siema. Zasapane. Patrzcie, co tam się dzieje normalnie. Wszędzie. O, o, moja kanapa, tak. Zaczynamy od czegoś do żeby można było usiąść. No, bo ten. Bo jak widzicie, cztery gołe ściany. Maja się zaoferowała, że mi pomoże. Tak, walczymy dzisiaj. Tak, walczymy. Zobaczymy, co wywalczymy. W ogóle widzicie, jak ja mam jasno i zielono za oknem. No, widok z okna jest piękny. No, także taki mały wgląd do mieszkanka. Ale pewnie tak wam pokażę dopiero, jak będzie już urządzone, jak już będę mieszkać tutaj w środku, nie? No, dobra, słuchajcie, my się zabieramy, w międzyczasie będę wam pokazywała, co tu się dzieje. Jestem zasapana, jak nie wiem. Dobra, dobra, zobaczymy się za chwilę. Jak chodzi o kanapę, tak? I szukałyśmy cały czas gdzieś, jak to się nazywa? Instrukcji składania. Instrukcji obsługi, instrukcji składania, jak zwał, tak zwał. W końcu Maja stwierdziła, dobra, to patrzymy na stronie IKEA, bo tam też są te instrukcje. Znalazła. I słuchajcie, musimy obrócić tutaj tą część. Wyobraźcie sobie, że ta instrukcja była tutaj pod spód włożona. Przepraszam bardzo, kochany teamie IKEA. Kto zagląda pod spód kanapy? Czy nie można tego włożyć gdzieś na zewnątrz, żeby dwie blondynki mogły to znaleźć? To było ostatnie miejsce, które bym szukała. Także... W życiu. No ale mamy. Dobra, zabieramy się dalej za składanie. Majka skupiona na skręcaniu śrubek. W ogóle patrzcie na to, zawaliła drzwi kartonami, żeby nie można było wyjść. Majka stwierdziła, że na nowej kanapie dzisiaj śpi. Tak, albo przez okno. Albo właśnie przez okno. A propos okna, taki mam widok właśnie z okna. Na ogródek, na drzewka i w ogóle całkiem fajnie. No już mam powiedzieć, że strasznie szybko się mieszkanie nagrzewa. Gorąco jest jak nie wiem, nie Majka? No. No, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Plus po prostu. No, dobra. Dobra, dajemy dalej. Dajemy dalej, tak. Okej, teraz to i to. Aha, okej, wiem już. Cztery razy. Tu. Okej. Dobra. Mały update, słuchajcie. Kanapa już jest prawie, że złożona. Maja znowu gdzieś tam śrubki szuka. Ja jestem... Słuchajcie, nie wiem, co ja bym bez Majki zrobiła, bo dla mnie te instrukcje to jest czarna magia. A Majka popatrzy, o tu, sru, śrubki i wkręcamy, nie? Teraz skręcamy śrubeczki razem. Ale ja przed chwilą Majce powiedziałam, czekajcie, w ogóle ja się obrócę. Ja przed chwilą w ogóle Majce powiedziałam, że jak mi w nocy się kanapa załamie, to albo będę do niej się dobijać przez północy, albo wsiądę w auto, pojadę do Noise, powiem, że mają mnie teraz na swoim łóżku dla gości umieścić. Przepraszam bardzo, jeszcze żaden mebel z IKEA się nie rozpadł, który ja skręcałam. Słuchajcie, jesteście świadkami, więc jak mi się coś rozpadnie, to wrócę do tego vloga, wytnę ten kawałek i przypomnę Majce, co mówiła. Nie ma tego. No. Boże, patrzcie, jak to wszystko za mną wygląda. O, Majka drzwi zawaliła. Dobra, mąż jutro będzie wywoził wszystko, bo ja tego nawet nie mam gdzie tu wyrzucić. Lecimy dalej. Lecimy. UPAA, słuchajcie, kanapa stoi.
Majka tu już zaczyna walczyć ze stołem. Tym razem znalazłam od razu instrukcję obsługi, ale cieszę się. To jest w ogóle kanapa rozsuwana, więc ona mi będzie też służyć jako łóżko, bo jak widzicie, mój pokój się już zaraz kończy. O. Także tutaj za bardzo z łóżkiem i kanapą nie będzie nic. No, ale cieszę się niesamowicie. Jeszcze teraz mówię stół i ewentualnie jeszcze może toaletkę, bo tak swoją drogą to... Ja się znowu obrócę. Bo tak swoją drogą to tą toaletkę, którą mam tam w mieszkaniu, zostawię, bo ona jest w długości... Ilu? 2 metrów, nie? Długa jest. Tak, jest bardzo długa, zresztą widzieliście w filmikach. A tutaj kupiłam coś innego z racji tego, że nie mam tyle miejsca. Musiałabym wtedy decydować albo komoda i telewizor, albo toaletka. Więc kupiłam inną, no oczywiście też wszystko, filmiki się pojawią, bo ja w ogóle uszczupliłam strasznie swoje kolorówkowe zapasy, czy kolekcje można powiedzieć nawet. Więc co, my dalej lecimy, składamy i jak złożymy, to się pochwalimy. Tak, dokładnie. Paczajcie i płaczcie razem ze mną. Słuchajcie, okazało się dobrze, że to jest od tej strony, że nie będzie widać od wewnątrz, ale mam tu, patrzcie, dziurę. I teraz nie wiem, czy myśmy już to tak kupili, bo przed chwilą zauważyłyśmy, że karton jest rozwalony. Czy to po prostu mój ślubny, jak wrzucał do auta te rzeczy, to rozwalił mi biurko. No cholera jasna. Zezłościłam się, płakać zaraz będę. Idę pomagać Maji, bo Maja tam... wiertarką się męczy. Dobra. Słuchajcie, jest strasznie ciemno, no i oczywiście mój telefon, nie wiem dlaczego, nie za bardzo chce ostrość łapać, ale udało nam się złożyć toaletkę moją, bo tak będzie wyglądać moja toaletka. Tam cały syf, Maja w czeluściach ciemności. Tak, dokładnie, więc ja na razie się rozłączam, za chwilę się jeszcze Maja z wami pożegna. Styrane jak pięty Araba, nie? Ale dałyśmy czadu. Maja dała radę, słuchajcie, i kanapa jest złożona, moja kanapołóżko w sumie jest złożone i toaletka jest złożona i stół od kanapy jest złożony. No a jutro musi mój mąż złożyć jeszcze tylko... Szafę na ubrania i 2 komody. No i wtedy już meble będą stałe. Jeszcze w sumie trzeba z kuchni tutaj jedną część wynieść na strych, ale to by było na tyle. Tak w ogóle to znajdujemy się w mojej łazience w lustrze. Bo tutaj jest najjaśniej. Bo musimy się zbierać. No. Spadam do domu. Tak, no, mężu czeka. Właśnie chciałam powiedzieć, Maj mężu już tęskni, mój jedzie z psiakami już, także każda musi do domu jechać. No, w swoim kierunku, rozjeżdżamy się. Więc Maja się może z wami pożegnać, a ja się jeszcze oczywiście odezwę, jak już będę w domu i w końcu odsapnę z dnia dzisiejszego. Także ja się z wami zobaczę za chwilę, a Maja mówiła... Do zobaczenia kiedyś tam. No właśnie, pa, pa. Niebawem. Papa. Pa. Wiecie co, właśnie weszłam do domu, pieski już też są. Ach, jestem tak padnięta, słuchajcie, to był dzień na wariackich papierach, non stop w biegu, non stop coś się działo. Jak mówiłam, lubię jak coś się dzieje, ale nie aż tak stresująco jak dzisiaj. Jako, że nawet nie mam chleba w domu, a dzisiaj nic nie jadłam, to od razu mówię, na swoje usprawiedliwienie będzie świńskie żarcie z McDonalda, bo kiszki Marsza Wojennego grają, a już po prostu nie mam siły stać na nogach i jeszcze gotować coś. Nie ma takiej opcji, jestem po prostu padnięta, więc ja zabieram się za jedzenie, za swoje chicken McNuggets. Tak wiem, świństwo, nie piszcie mi. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale dawno nie jadłam fast foodu, no i jestem głodna, więc coś na szybkiego trzeba wciągnąć. Patrzcie, piesełki się tulą. Jeden do drugiego. Moje słodziaki kochane.
One w ogóle strasznie zrobiły się, wiecie, takie przylepy. Najchętniej to by cały czas się przytulali w ogóle. Więc pewnie zaraz przylecą, jak tylko zaszeleszczę torbą. Jak mówię, ja się zabieram za jedzenie, odezwę się do was później. Wiecie co, pojadłam i z racji tego, że naprawdę aż mam nogi i stopy, znaczy łydki i stopy opuchnięte, to postanowiłam nalać sobie wody do wanny i się położę, pomoczę się trochę, zrelaksuję. Tak swoją drogą to w ogóle właśnie wlałam tam ten płyn do kąpieli z Isany i popatrzcie, jaką ładną pianę robi. Jak na to, że go kupiłam chyba, nie wiem, za euro czy za 90, no 99 centów, to naprawdę jest bardzo fajne, aczkolwiek niedługo, za kilka dni już nie będę potrzebować tego typu produktów czy soli do kąpieli, no bo niestety na moim mieszkaniu nie mam wanny, aczkolwiek od czasu do czasu będę tutaj przyjeżdżać, jak będę chciała się walnąć do wanny, ale pewnie już będzie to rzadziej. Okej, rozbieram się, wskakuję i do później. Dobra, wracam do was z kogutem na głowie. Jak widzicie, mam maseczkę z pani Agafi, babuszki Agafi, tą tonizującą, bo już długo nie robiłam maseczek, znaczy długo, no w ostatnim czasie nie robiłam maseczek, bo wywiozłam już większość kosmetyków na nowe mieszkanie, a akurat nie tą jeszcze mam w łazience. Więc postanowiłam, tym bardziej, że ja z reguły robię maseczki rano, ale że no teraz nie mam rano czasu, no to nie zrobiłam. Czy no właśnie nie robiłam w ostatnim czasie, tak patrzę co Rudy robi. Rudy, fuj! Rudy, szac! Fuj, fuj! Rudy! Fuj! Wiecie co, on sobie łapki liże cały czas, bo ma je poranione, bo te pazurki pozdzierane i no staram się pilnować, żeby on tego nie robił. No, mamy godzinę coś koło 9, wiecie co, i ja za godzinę jeszcze będę musiała wyjść z psiakami. Zaraz sobie zrobię gorącą herbatę, skarpety frotowe już na nogach. Jeszcze trochę potrzymam maskę, potem zmyję, nałożę. Co jest? Nałożę wieczorną pielęgnację. No i pewnie koło w pół do 11:00 będę szła spać, że tak to powiem. Ciekawa jestem, co wyjdzie z tego vloga, zobaczymy, jak będę go składać. O 5 rano muszę znowu wstać. Rudy, hej, fuj, szac, hej, fuj, to jest machen bienes. No, o 5 rano muszę wstać, na szczęście jutro ostatni dzień w tym tygodniu i połowę soboty i niedzielę mam wolną, no ale jutro będę dalej tym razem z mężem składać meble. Także Maj chciałabym jeszcze raz podziękować. Słuchajcie, śmiałam się wcześniej i mówiłam do niej, już teraz wiesz, dlaczego wybrałam cię na świadkową, bo nie wiem, czy wiecie, Maja jest moją, czy była moją świadkową na ślubie. Tak. I się śmiałam właśnie, mówię do niej, teraz wiesz dlaczego wybrałam cię na świadkową, bo wiem, że mogę na nią liczyć, oczywiście też w miarę jej możliwości. No, tyle chciałam powiedzieć, a teraz zwijam żagle, idę zrobić herbatę, walnąć się jeszcze przed telewizor i być może jutro będę znowu kręcić vloga, kto wie, zobaczymy. Żegnam się z wami, kochani, pa pa.